Siemanko widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku z Click Simulatora. Mamy nowy update i mamy tak, Starry Night, nowa wyspa na Space World, nowe pety, Bank Storage Upgrades, nowe ekskluzywne jajko, nowy mega na Space, czyli pewnie w tym nowym świecie, polepszona wydajność, wszystkie światy na jednym serwerze, czyli nie ma ładowania już między serwerami i nagrody za ligi. Gdzie były ligi? Czekajcie, czy to nie było w Teamsach? Nie, to chyba chodzi o to po prostu. Nie wiem, o co chodzi z ligami. Zobaczmy ten bank, pewnie jakiś game... Oj, nie. Jest upgrade za 250k, okej. Okay. Ja widzę, że odebrałem sobie te radianty z poprzedniego odcinka i już je trochę enchantowałem. Wszystko na coinsy. I w ogóle widzowie, jak macie pety i je zenchantujecie na jakikolwiek enchant, to nawet to działa, jak nie macie tych petów założonych. Wystarczy, że je macie w ekwipunku i to wam działa. Tego nie wiedziałem, na końcach właśnie mi się to sprawdziło. Czy w pasie mamy coś? To zrobiłem, 2000 jak nie zrobiłem, za godzinę nowe questy. 75 fantazek, common 100 petów i 10 epików, czyli to raczej dzisiaj zrobimy. Odbierzmy sobie ostatnią nagrodę, czyli 7500 gemów i czy dostaniemy coś fajnego? Nie, tylko gemy i kasa, dobra. Mógłbym to odebrać trochę wyżej, to bym może więcej tej kasy dostał. Idziemy na Space'a, idziemy na Martian Island i kupimy sobie od razu wyspę za kaskę. Nie będę skakał, bo mam tyle kasy, żeby sobie kupić ją od razu. Kupujemy, Buy Island, jest Starlight Island i mamy wyspę odblokowaną, zbieramy sobie kasę. I możemy zrobić rebirfa od razu, ale to za chwilę, bo czuję tylko 15 SP, a stracę resztę. W indeksie czuję 4 pety, będę miał plus 55 stylów. No i elegancko, zaraz to zrobimy, tylko otworzymy to jajo. 100 SX-ów. I z jaja dostałem Uncommona Starlight Foxa. Ile ty ziomeczku masz? 52,5B. No to jest dosyć dużo. Ale dobre widzowie, odpalam sobie poteczki na 15 minut i pootwieram trochę te jaja. Mam dużo miejsca. Mam wystarczająco miejsca. I otwieramy. Dobra widzowie, pootwierałem sobie pety. Odebrałem sobie w indeksie ten kolejny tier. I na kolejnym tierze będzie znowu plus 50 do pet storage, więc trochę lipa. Mamy epika 105B, rera 85. No i zróbmy tego rebirfa. Jest. Jest kolejna ranga. Jest za 52 SP. Okej. Okay. Wszystkie tu sobie odbierzmy nagrody, już 2 SP mamy. No i craftujemy. 5 tych mamy, 9 tych i pełno commonów. Dobra, dlatego ja miałem EQ zapełnia się. Dziwię, czemu na tych uncommonach mi się tak szybko to zapełnia. Dobra, jest craft all? Nie ma, muszę samemu craftować. Dobra, i mamy tyle petów, idziemy na Rainbow Machine. Trochę gemów powydajemy. I tak, tego mam 3. No spróbujmy na 60%, może się uda. Udało się, ok, dobra. Ile on ma? On ma na Rainbow 173 biliony, no dobra, ok, już mi się podoba. A komony to na 100% zróbmy. Komony pewnie będą trochę słabsze, ale może też będą miały dużo. Najwyżej do maszynki się wrzuci, dobra, tych mam na dwóch nawet, to na pewno go na Radianta wrzucimy, jak nie będzie jakiś mega silny. Powinno skipować to, co jest na 100%. Dobra, ile wy macie siły? 173, 110, 72, dobra, czyli te komony to są takie tylko po prostu, żeby sobie były. 1 dzień, 12 godzin wrzucamy. 3 dni, no dobra, no wrzucamy. Ciebie zostawiam, bo jesteś ok. I widzowie, nie odblokowujemy sobie oczywiście za 15 kgmów, bo stracę to, a nie chciałbym tego tak szybko tracić. I w Game Passach... Z 30 petów jeszcze mi brakuje, żeby zrobić questa i mieć kolejne jajo, więc widzowie, idę się za to zabrać, ale będę usuwał te i lecimy po uncommony minimum. Może coś, może legendę trafimy. Dobra widzowie, ostatnie jajko otwarte. Questik zrobiony w pasie. Trafiłem chyba tylko epika i reszta to była lipa. Ale to mogę sobie skraftować i to mogę sobie skraftować. Tak, mamy dwa epiki. I widzowie, odbierzmy sobie jajko z sezonu drugiego. Jeszcze ile będę miał tych jajek? 7, 9 jajek. No dobra, okej. Okay. Jest jaje, no i oczywiście otwórzmy je sobie, proszę. Tylko nie ten zielony pies, bo już zawsze te słabe dostaję. Otwieramy i uwaga, uwaga. I co poleciało? Ale to rośnie. No zielony pies, naprawdę. Grinch Dog, drugi. Ja to mam pecha, widzowie. Poprzednie jajo...
dwa Snake'i to jajo, dwa Grinch drogi i jeszcze ze Speedem dwa, ale lipa. Dobra, chodźmy na Enchant Machine i zenchantujmy tutaj sobie te peciki wszystkie, to, które nie mają enchantów, czyli Starlight Fox, cokolwiek. Chyba, że będzie Speed, to reloruje. Naprawdę, Speed 1. Od laka po bonus, gemy też mogą być bo z generatoru, to zwiększa. No Hatcher też jest słaby, ja nie potrzebuję szybkości hatchowania, tylko zarabianie, no gro. Cały ekwipunek chcę sobie zenchantować. No patrzcie, Speed 2 widzę, nie, to chyba długo zajmie, żeby trafić na jednym pecie jakiegoś normalnego enchanta, ale dużo gemów nie mam. Coins 5? O, coins 3, dobra, może być, coins 3, jak sobie enchantowałem te Radiant Pety, to na żadnym nie trafiłem coinsa 3. Te enchantowałem wcześniej, ale coins 1, coins 1, coins 2, bo miałem taki problem z tym. Dobra, lecimy teraz tego Uncommona. Bonus 1. Dobra, jeszcze jeden raz spróbujemy, bo bonus 1 nie jest zły, ale wierzę, że można trafić jakiś bonus 2, 3 albo jakieś końsy. O, końs 2 będzie. No i widzicie, widzowie, opłacało się. I teraz zarabiam na klika 316 i przetestujemy na tym, jak trafię końsy, czy dostanę więcej, czy moja teoria jest prawdziwa. No Hatcher 4 fajny, ale wolałbym końsy 4. 316,44 cały czas. Games 1. Dobra, zenchantujemy innego peta. Tego epika. 316,44 cały czas. Ale speed 2. Speed 3. Jakby lucky trzeba by bonus 4. Troszkę niżej gro. Ale nie, naprawdę ciężko się to enchantuje, widzowie. Jak ktoś trafia jakieś enchanty na 4 i 5, to ma naprawdę mega farta. O, laki 3 może być, ok, 15% zwiększonego laka. Lecimy z kolejnym epikiem, jeszcze 7 gemów mi zostało i generator do odebrania. Coins 3? Coins 2? No nie, może być, ale nie dostaję więcej. Czy moja teoria jest obalona? Chyba tak, widzowie, chyba to nie działa tak jak ja myślałem. Czyli nie dostaję więcej, to ja nie wiem czemu widzę, mi się tak wydawało. To jednak jestem w błędzie, to przepraszam, że was zmyliłem, ale jak ściągnę tego... 260 i założę tego 310, dobra, to jednak jeszcze nie jest lepsze. Cały czas 316, to ja nie wiem czemu ja myślałem, że więcej dostaję. Może pety mi po prostu levelowały w tym czasie i dlatego mi się tak wydawało, no nic. Poenchantowałem sobie wszystko, mam coś na laki, więc zawsze można do otwierania coś. O właśnie, ściągamy i wszystko co ma laki idziemy otwierać, widzowie, jeszcze laki 2. Ma coś jeszcze laki? Jak nie ma to trudno. No niestety nie mam, więc odbiorę teraz pety na końsy. Coins 2, ty masz coins 3, więc zaraz pójdziemy do levelera z tobą, albo już od razu pójdziemy. I resztę gemów wydamy na tego peta, żeby go zlevelować. Wiem, że mu się to zresetuje potem po maszynce, ale żeby teraz mi zarabiał troszkę, to wydamy tak z 1000 gemów, ma 239. Wydałem? Ja chyba nie tego ulepszyłem, co? A co ja zapytał? A nie, dobrze, ulepszyłem, ja patrzę na epika, a to ma na Uncommona Rainbow, dobra. Ile zarabiam za klika? 250, może być. Dobra, widzowie, jeszcze 4 minuty potki, zobaczymy, czy coś fajnego trafimy. Jak nie, to trudno. No dobra, widzowie, niestety nie poszczęściło się, chyba najlepsze to trafiłem jednego rara, ale za to więcej trochę Uncommonów trafiałem. Więc możemy sobie to wszystko teraz poprzerabiać. I możemy iść z tymi petami do maszyny spróbować je przerobić. I odbierzemy sobie z gen generatora. Ile? 60%. No proszę, gro, daj to. Nie da. Nie da. Oj, ale pasek, widzowie. Da? Odda? Odda? Nie oddało idealnie między dwoma. No nie, widzowie. Straciłem właśnie pełno tego. Dobra, jeszcze to przeróbmy, bo i tak to ja nie będę już haczował. No i myślę, że to siądzie. Dobra, o Jezu, ostatni. Jakby to siadło na tym jednym tym, to bym chyba przestał grać w tą grę. No ale to siadło na jednym pasku. 70B, no nie jest taki mocny, okej, dobra. Teraz wszystkie pety pod gemy. Chyba mam tam jednego tylko peta. Więc, a mogę znaleźć po enchantach? Nie mogę znaleźć po enchantach. Czy ja anulowałem tego peta, co miał enchant z gemami? Chyba go przeenchantowałem jeszcze raz, widzę, bo nie widzę go niestety. Lucky, coins. No nie ma. No ale dobra, ja widzowie wam dziękuję za oglądanie. Jak się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz oraz subika.
I dzisiaj robimy sobie live'a, gdzie będziemy również grali w tą giereczkę, więc zapraszam widzowie, dzięki za oglądanie i pa pa!